W 2017 roku internet mierzył się z niesamowitą aferą, gigantycznym skandalem spowodowanym przez filmy dla dzieci, które dla owych dzieci były nieodpowiednie. Fala kanałów produkujących treści, w których znajdowały się postaci z dzieciństwa, bohaterowie bajek, Spider-Man, Elsa itd., które robiły na maksa nieodpowiednie dla dzieci rzeczy. Filmy prezentowały przemoc, krzywdę, rzeczy obrzydliwe, czy poniekąd były zabarwione charakterem seksualnym. Była to jedna z największych wpadek wizerunkowych w historii YouTube'a, a jednocześnie drama, o której co niektórzy pamiętają po dziś dzień. Cześć wszystkim, jestem Mondar i witam was w kolejnym filmie, w którym to właśnie przyjrzymy się całej tej sytuacji, niejakiej Elsagate. Przed wami jeden z największych skandali w historii internetu. Nim zaczniemy, wpadaj na mojego Instagrama, link masz w opisie, a także na TikToka, link również w opisie. Wbijmy te 5 koła na Insta. A tymczasem, moi drodzy, myślę, że możemy zaczynać, bowiem przed wami wielki skandal związany z Elsagate. Więc żeby w 100% ogarnąć powagę tej sytuacji, a także historię całego tematu od początku do końca, musimy przenieść się do początków internetu. No, może nie aż takich początków, ale do okolic roku 2010, kiedy YouTube, jaki znamy obecnie, dopiero zaczynał raczkować, a w zasadzie do kilka lat później, tak technicznie rzecz biorąc. Zatem w czasach, kiedy YouTube już całkiem mocno się rozwinął i był dość znaną platformą, pojawiały się tutaj kanały skierowane tylko i wyłącznie do dzieci. I te pierwsze z nich, które jeszcze za tamtych czasów królowały na tej platformie, były tworzone przez jakieś większe korporacje, ewentualnie były poświęcone konkretnym show dla dzieci. Były to kanały chociażby Nickelodeon, Ulicy Sezamkowej, Don't Hug Me, I'm Scared, no może nie do końca. W każdym razie za tamtych czasów na sekcji YouTube'a poświęconej dla dzieci królowały te wielkie, giganty korporacje. A mali twórcy, czy też po prostu ludzie, którzy chcieli trochę zwęszyć pieniędzy bądź popularności na tworzeniu treści dla dzieci, musieli bardzo się postarać, aby jakkolwiek przebić się pośród tych wielkich gigantów. Wobec tego ci zaczęli tworzyć własne treści, które zazwyczaj były mocno amatorskimi animacjami. Scenariusze tych produkcji były dość zwyczajne, pozbawione tego czegoś, co miały scenariusze bajek, które mogliśmy oglądać w telewizji, a animacja była niezwykle prosta, na dłuższą metę bardzo nudna dla dzieci. Wobec tego takowy content na platformie, chociaż miał swoich odbiorców, nie przebił się tak bardzo i nie generował takich wyświetleń jak rzeczy, które kiedyś dzieciaki mogły oglądać w telewizji, ale teraz były na wyciągnięcie ręki w internecie. Wobec tego mali twórcy zaczęli kombinować i to naprawdę bardzo kreatywnie, bo przecież postaci z twoich amatorskich animacji nikt za bardzo nie zna. Aczkolwiek postaci bądź bajki, które są emitowane w telewizji, już zna każdy. A jako że za bardzo nie dało się ripostować kontentu z telewizji do internetu, problem, prawa autorskie i tak dalej, taki film mógł być bardzo łatwo zdjęty, a przede wszystkim zdemonetyzowany. Wobec tego twórcy, którzy chcieli rozkręcić wielką karierę, a także wielki biznes na bajkach dla dzieci, musieli trochę bardziej pogłówkować i wpadli na bardzo sprytny pomysł. Swoistego podpięcia się pod popularniejsze marki za pośrednictwem tworzenia filmów w zasadzie w trzech typach. Pierwszym z nich było tworzenie animacji, które wykorzystywały jakieś znane marki z telewizji, a także postaci z tych popularniejszych bajek, jak Świnka Peppa chociażby. Drugi typ bajek, chyba najdziwniejszy ze wszystkich, to nagrywanie jak bawisz się z zabawkami poświęconymi jakiejś marce. Mnie nie pytajcie, ja też nie wiem. Trzecim, najbardziej uniwersalnym były filmy krótkometrażowe, gdzie ludzie za nieodpowiedzialni przebierali się za postaci z bajek, jednocześnie tworząc jakieś historyjki dla dzieci. I tak to wszystko zakończyło się sporym sukcesem dla ludzi tworzących takie rzeczy. Filmy tego typu zbierały gigantyczne wyświetlenia. Dzieciaki bardzo chętnie oglądały tego typu rzeczy. Co w przełożeniu na to, że duże wyświetlenia dają duże zarobki, sprawiło, że tego typu content po prostu namnażał się na tej platformie i wszystko trwało w najlepsze. Chociaż jeszcze za tamtych czasów filmy tego typu były po prostu i tylko i wyłącznie na maksa dziwne, całość poszła w trochę innym kierunku. Ponieważ w 2016 roku uwaga ludzi skupiła się na kilku pojedynczych kanałach tego typu, które rozwijały się w naprawdę bardzo szybkim tempie, a oferowały na maksa tyle co dziwne, co... nie wiem jak to nazwać. Chodziło o kanały dla dzieci, które włączały do swoich treści tematy dla dorosłych. Generalnie taktyka tworzenia tego typu treści była następująca. Na miniaturce znajduje się przeważnie mężczyzna przebrany za Spidermana i kobieta przebrana za Elsę, aczkolwiek bywały też wyjątki, w każdym razie jakaś bardzo znana dzieciakom postać, która robi coś na maksa nieodpowiedniego dla dzieci. Od przynajmniej w teorii w miarę normalnego w prawdziwym życiu wyrywania zęba albo bycia szczepionym? Tak jest, jak na bajkę dla dzieci jest to nieodpowiednie. Poprzez picie słonką wody z toalety, picie... Ach, dobrze, pozwólcie, że to wszystko najlepiej zaprezentuję wam jeden konkretny kanał, mianowicie Webs and Yaras, który powstał w marcu 2016 roku, a już w czerwcu 2016 roku zgromadził nieco ponad 1 milion wyświetleń i zbierał ponad 100 milionów wyświetleń pod jakimś materiałem w miesiąc. O całości wypowiedział się The Guardian, który opublikował artykuł o tym wszystkim. Owy kanał prezentował ludzi przebierających się za różne postaci z bajek, w szczególności za Spidermana, Elzę czy Jokera, które robiły różne na maksa dziwne i nieodpowiednie rzeczy. Pozwólcie, że podsunę wam przykład. W jednym z filmów Spiderman zachodzi w ciążę. Film w 3 tygodnie zebrał ponad 30 milionów wyświetleń. To są liczby, których nawet nie wykręcają najwięksi raperzy na świecie w wypuszczeniu jakiegoś fajnego kawałka. Na samym filmie jest poddawany badaniu USG i jest przygotowywany do porodów. Ponadto na kanale działo się znacznie więcej rzeczy nieodpowiednich dla młodszych odbiorców, a w tamtejszym czasie istniało także co najmniej kilka kanałów tego typu, takich jak Toy Monster, Kids Club, Superhero Life i generalnie wszystkie te kanały miały kilka punktów wspólnych. Pierwszy, najbardziej oczywisty, są dla dzieci, ale opowiadają o rzeczach nie dla dzieci. A ponadto, co bardzo ważne, filmy nie zawierały jakichkolwiek dialogów. W tle leciała tylko i wyłącznie muzyka, co kompletnie eliminowało jakąkolwiek barierę językową, co w wypadku jej istnienia sprawiłoby, że film zyskałby jakąkolwiek oglądalność w tylko jednym, ewentualnie kilku krajach. Wyobrażacie sobie, jakby polski raper podbił cały świat muzyczny, nie używając jakichkolwiek słów, eliminując kompletnie jakąkolwiek barierę językową? Genialne. Jednak wracając do tematu, wspomniane treści nie były kompletnie czymś, co twoi rodzice chcieliby ci dać do oglądania w dzieciństwie. Raczej. Aczkolwiek największe ekstremum miało dopiero nadejść. Liczba kanałów z takimi treściami tylko i wyłącznie konsekwentnie wzrastała, a YouTube jakby nigdy nic dalej promował te treści, bowiem traktował je jako zwykłe rzeczy dla dzieci. A co więcej, tworzenie takowych treści naprawdę się opłacało, bo YouTube bardzo dobrze za to płacił. 100 milionów wyświetleń na ulicy nie leży. Aczkolwiek na pierwszą, większą aferę z tym związaną nie trzeba było długo czekać. Miała ona miejsce w Wietnamie w styczniu 2017 roku, jak podaje Wikipedia. Właściciel kanału Spider-Man Frozen Marvel Superhero Real Life po otrzymaniu gigantycznej ilości skarg dotyczących treści jego filmów od rodziców został ukarany karą grzywny, ale najgorsze w tym roku nadeszło dopiero kilka miesięcy później, bowiem przez cały ten czas miało miejsce, jak ja to określam w swoich filmach typu komentarii, eskalacja. Treści filmów stawały się coraz gorsze, coraz bardziej obrzydliwe, przesycone przemocą czy treściami o zabarwieniu seksualnym. Filmy w coraz dziwniejszy sposób opowiadały o takich tematach jak ciąża, czy w dość otwarty sposób prezentowały czyjąś krzywdę. Sam dobrze pamiętam, jak jeszcze jakiś rok czy 2 lata po zakończeniu się w ogóle tematu Elsagate sprawdzałem sobie od tak, bo mogę aplikację YouTube Kids i tak kompletnie z dupy na głównej pojawił mi się filmik z postaciami z Psiego Patrolu. Opowiem wam kontekst sytuacji. Była miniaturka, był las, było ognisko i były 2 postaci po lewej, jedna i po prawej druga. Po środku znajdowała się trzecia, która była w ognisku. Dość mocno cierpiała z tego powodu. Ale do takowych ekstremów przejdziemy trochę później. W maju 2017 roku nazwa Elsagate, która określała cały ten temat filmów dla dzieci, które były nieodpowiednie dla dzieci, została użyta po raz pierwszy w artykule, który omawiał cały ten dość szeroki temat. W zasadzie była to kompletna dokumentacja wszystkiego, co do tamtego momentu wydarzyło się w kwestii Elsagate i było to dość wstrząsające, ale jak wyewoluowały same filmy? Cóż, jest to także wstrząsające. Ponieważ co niektórych filmach tematem przewodnim okazywało się być wydalanie toksyn z naszego organizmu. Pozwólcie, że przytoczę wam tytuł jednego z filmów. Najlepsze nieporozumienie Elzy i Petera jedzą gówno w toalecie. Nigdy, nawet niezależnie od tego, co działo się ze mną i z tym kanałem, nigdy nie spodziewałem się, że będę mówił o takich rzeczach. Aż się popłakałem. Poza tym filmy prezentowały chociażby postaci z bajek dla dzieci tańczące w klubach ze stripteasem, postaci wymiotujące na siebie nawzajem. Wiecie co, dobra, przestańmy w tym momencie, bo to się wymyka spod kontroli. W kwestii tego wszystkiego wypowiadały się także inne kanały na YouTube, w tym te naprawdę bardzo znane, aczkolwiek YouTube wydawał się zupełnie nic z tym nie robić. Jednakże na jakiś tam statement od YouTube'a chwilę musieliśmy poczekać, a w zasadzie od pana Dakarda, który był przedstawicielem YouTube'a w tamtym czasie, może nadal jest, który w pewnym artykule powiedział w zasadzie tylko i wyłącznie tyle, że to rodzice są na siedzeniu kierowcy, co pokrótce oznacza, że to oni odpowiadają za to, co oglądają, ich pociechy, a YouTube skoncentrowany jest właśnie na treściach dla dzieci, więc algorytm je promuje. No nieźle. Niedługo później natomiast YouTube postarał się jakoś wziąć sprawy w swoje ręce, a dokładniej w sierpniu 2017 roku, kiedy to ogłosił nowe wytyczne dotyczące treści i zarabiania na nich. Mianowicie ogłoszono, iż twórcy nie będą mogli już zarabiać na filmach, które niewłaściwie wykorzystują postaci przyjazne rodzinie, a także ogłoszono wdrożenie nowej zasady, zgodnie z którą wiek ogranicza te treści w głównej aplikacji YouTube'a po zgłoszeniu. Aczkolwiek i tak, mimo tego faktu, na YouTube cały czas pozostawała masa kanałów, które publikowały nieodpowiednie treści dla dzieci. YouTube, mimo próby jej rozbrojenia, cały czas w rękach miał tykającą bombę, która wybuchła niedługo później, kiedy to cała marka zaliczyła gigantyczną wtopę wizerunkową, ponieważ największe światowe marki postanowiły wycofać swoje reklamy z platformy. I wówczas YouTube się podkurzył. Uderzył ręką w stół i zrobił to, co trzeba było zrobić. Wykonał rozkaz 66. W listopadzie 2017 roku YouTube ogłosił, że usunął ponad 50 kanałów, a także tysiące filmów, które nie pasowały do nowych wytycznych. Zamknięto ponad 270 kont, usunięto ponad 150 tysięcy filmów, wyłączono komentarze pod ponad 625 tysiącami filmów, usunięto reklamy czy też shadowbanowano 2 miliony filmów, a także 50 tysięcy kanałów, które podszywały się pod te z treściami dla całej rodziny. Co więcej, YouTube zatrudnił rzekomo ponad 10 tysięcy osób, które miały zająć się monitorowaniem i usuwaniem rzeczy nieodpowiednich. Zatem mnóstwo, ogrom, cała masa kanałów z Elsagate, które posiadały miliony, setki milionów wyświetleń, zostały usunięte w momencie. Tak więc w ten sposób rozdział Elsagate się zakończył, ale to nie byłoby aż takie proste. Bowiem w wyniku całości FTC nałożyło grzywnę na YouTube i Google w wysokości 170 milionów dolarów za naruszenie przepisów dotyczących prywatności dzieci. Stąd też w drugiej połowie 2019 roku YouTube stworzył pewną restrykcję. Mianowicie od tamtej pory pod każdym filmem, jaki wstawiasz na platformę, musisz wybrać, czy jest on przeznaczony, czy też nieprzeznaczony dla dzieci. Bowiem od tamtego momentu filmy przeznaczone dla dzieci nie mogą zarabiać, co więcej komentarze pod nimi są wyłączane i istnieje tutaj jeszcze kilka innych pochodnych od tego. Aczkolwiek powiedzieć, że to się nie sprawdza, to jak nie powiedzieć nic, bowiem niektórzy YouTuberzy, którzy tworzą bardzo perfidnie treści dla dzieci, i tak tego nie przestrzegają i dalej koszą hajs na tworzeniu filmów dla najmłodszych. Co ciekawe, niektóre starsze filmy, a także te, na których pojawiły się dzieci niekiedy, z góry zostały oznaczone właśnie jako te dla dzieci, wobec tego pod niektórymi starymi klasykami internetu nie możesz napisać żadnego komentarza. I chociaż sprawa Elsagate wydaje się już zażegnana, to cały czas gdzieniegdzie jesteśmy w stanie dojrzeć przebłyski tamtych czasów. Ponieważ niekiedy tu czy tam pojawi się jakiś tam materiał, który jakoś do tamtych sytuacji nawiązuje i jest niejako tym samym, co wówczas wywołało taką aferę. Cała sprawa, cała ta afera wyrządziła YouTube'owi niezwykłych szkód i do tej pory posiada on ranę, która cały czas przypomina mu o tamtej bardzo burzliwej sytuacji. W każdym razie całe szczęście to już przeszłość, aczkolwiek na nasze nieszczęście innych dziwnych rzeczy na YouTubie, które nie mają jakiegokolwiek związku ze strasznymi kanałami, którymi kiedyś się zajmowałem, na YouTubie nie brakuje. Kiedyś tym także się zajmiemy. Tymczasem, moi drodzy, ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu, mam nadzieję, że wam się spodobał i że chcielibyście więcej tego typu filmów w przyszłości. Tymczasem zostaw suba, zostaw kciuka w górę pod filmem, wpadaj na Instagrama, wpadaj na TikToka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Na TikToku zbliżamy się do 20 tysięcy obserwujących, natomiast na Instagramie wbijmy te 5 tysięcy, wpadnijcie tam, będzie mi bardzo miło. Tymczasem tak patrzę, mamy październik, pamiętajcie, że ktoś kiedyś zakochał się w październiku, więc nie wiem, taka rada czy coś dla kogoś jest październik, może komuś się w miłości poszczęści. Nie ma to większego związku z filmem, ale ta nuta jest spoko, lubię sobie posłuchać październikiem. Dobra, bo się rozgadałem, trzymajcie się do kolejnych filmów, mój Mondar, cześć. To znaczy, nie